Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Mirlak. Szanowny Panie Redaktorze, Alexis de Tocqueville rzekł, że demokracja skończy się wtedy, kiedy rząd zauważy, że może przekupić ludzi za ich własne pieniądze. Czy to oznacza, że nie jesteśmy już państwem demokratycznym? Był też zwolennikiem demokracji i uważał, że demokracja i socjalizm nie mogą iść ze sobą razem. A widzimy obecnie, że socjalizm i demokracja występują często razem, zgodnie z tezą Marksa, że demokracja jest drogą do socjalizmu. To kto jest bliżej prawdy, de Tocqueville czy Marx? Oczywiście, że Marx, dlatego że tutaj, jeśli Alexis de Tocqueville pisze, że demokracja skończy się wtedy, kiedy rząd zauważy, że może przekupić ludzi za ich własne pieniądze, no to widzimy, że nie tylko się nie skończy, tylko dopiero wtedy się będzie mogła rozwinąć. A że to nam może wyjść bokiem, to wcale nie znaczy, że to nie jest demokracja. To właśnie jest demokracja. Demokracja jest rodzajem tyranii. Demokracja jest rodzajem tyranii. Gdybyśmy na przykład tu o pan Pawlak i ja byli na bezludnej wyspie, dajmy na to z panią Joanną Parniewską, tą z Krakowa, która tam przeżywa Katiuszę obecnie i traumy, no to zawsze byśmy mogli ją przegłosować. Zawsze byśmy mogli ją przegłosować. A demokracja, zwłaszcza polegająca na tym, że rząd przekupuje suwerenów ich własnymi pieniędzmi, a suwerenowie nawet tego nie zauważają, tylko wychwalają rząd pod niebiosa, no to prowadzi do socjalizmu jak najbardziej. To widać na przykładzie naszego nieszczęśliwego kraju, kiedy rząd dobrej zmiany w takim tempie stachanowskim rozszerza, rozbudowuje sektor publiczny. Rozbudowuje sektor publiczny, no to i tyle. Pan Krystian Lewandowski. Szanowny panie Stanisławie, wyłapałem taką ciekawostkę, że cytując słynnego Michaiła Chodorkowskiego, który już chyba tu nie zagląda, aż mi ciastka w kieszeni skruszeją, w niecierpliwym oczekiwaniu na pana odpowiedź. W ostatnim filmie na kanale profesora Dudka, w którym opowiadał o uchwaleniu konstytucji z 1997 roku, pojawiło się archiwalne nagranie z ogłoszenia wyników referendum konstytucyjnego wraz z informacją o tym, jak głosowali wyborcy danych partii. I tutaj, co ciekawe, wyborcy tylko dwóch partii w swej większości opowiedzieli się przeciw. I to od razu z druzgocącą przewagą, mianowicie AWS i ROP. 90,5 oraz 84,6% przeciw, ale co lepsze, wyborcy Pańskiej Unii Polityki Realnej w większości byli za. Dokładnie 52,3%. No to zaraz. Czyżbyście panowie wraz z Korwinem i resztą przekonywali znacznie mniej skutecznie przeciwko temu pisanemu w dużej części przez komunistów Potworkowi, niż zrobili to Krzaklewski czy Olszewski? No pewnie, że mniej skutecznie żeśmy przekonywali. Ja nawet napisałem projekt konstytucji w 1992 roku, który był całkiem inny od tego z 1997. No to, ale widocznie to mało skutecznie, żeśmy nawet ten mój projekt konstytucji nie uzyskał poparcia nawet 50 posłów, bo tylu tam trzeba było uzyskać. Większość mi odmówiła. Wtedy nie było jeszcze AWS-u ani Ruchu Obrony, Ruchu Odbudowy Polski, bo to jeszcze nie było czego odbudowywać. Jeszcze nie nastąpiła klęska wrześniowa w 1993 roku. No ale ci posłowie, między innymi ci, którzy później byli w AWS-ie i w ROP-ie,
to nie chcieli mi podpisać tego projektu konstytucji, żeby tylko był skierowany do Komisji Konstytucyjnej. To do niczego tych posłów nie zobowiązało, nie zobowiązywało, ale nie chcieli mi go podpisać, jak doczytywali ten projekt do artykułu 12, który tam stwierdzał, że Sejm się składa ze 120 posłów. O, to im się nie podobało najbardziej. No, to cóż, no, jak tak było? No to tak było. Ja nie twierdzę, że Unia Polityki Realnej była skuteczna w przekonywaniu, bo nie miała dostępu do telewizji, do tego, a AWS miała dostęp jak najbardziej. Przecież w 1997 roku Akcja Wyborcza Solidarność wygrała wybory i utworzyła rząd razem z Unią Wolności. No, warto dodać, że kilka lat później po AWS-ie nawet śladu nie zostało. Po AWS-ie nawet śladu nie zostało, no ale już mniejsza o to, dlaczego to by wymagało dłuższego wywodu, który by rozsadził ramy czasowe. No, ja nie twierdzę, że UPR była skuteczna. Nie miała narzędzi do przekonywania kogokolwiek poza takimi niszowymi narzędziami. No i to i tak. Zresztą, mój Boże, no konstytucja z 97 roku obowiązuje zresztą do tej pory tam z pewnymi poprawkami. Dziury w niebie nie ma. Świat się od tego nie zawalił. Ja to im starszy się robię, muszę panu powiedzieć, to coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to nie konstytucja decyduje o kondycji państwa, tylko sytuacja wewnętrzna, czy własność prywatna tam ma odpowiednie gwarancje, czy sądy funkcjonują prawidłowo, a tam reszta to nawet... O, w Anglii nie było nigdy konstytucji pisanej i proszę, jak to działa. Pan Adam Warszawski, redaktorze. Będę adwokatem diabła. Pan twierdzi, że PiS to sługusy USA i ich przyjaciół, że nie mamy własnej polityki, choćby w sprawie Ukrainy, etc. I ta wersja jest dość łatwa do przyjęcia. Od karierowicze safanduły, wysługujący się innym, słynne jesteśmy sługami Ukrainy, ofiary UPA, określone przez Andrzeja Dudę jako ofiary Wołynia, no generalnie degrengolada i zdrada. Ale równolegle mamy jakże odmienne fakty. Szokująco ostre przemówienie premiera, gdzie padają mocne hasła o ludobójstwie, nacjonalistach ukraińskich i tak dalej, embargo na zboże, a nasi grożą utrzymaniem, jeśli nawet Unia Europejska go nie przedłuży, lub Jasina ten od usługiwania, który nagle nawołuje Zełenskiego do przeprosin. Fakty dodające szarości do tej czarno-białej narracji i lekko podkopujące pana teorię spiskową. No bo jak to tak? Niby gotowi jesteśmy im ostatnie majtki oddać, a tu takie brzydkie sprawy im robimy. No panie Warszawski, niech mnie pan nie rozśmiesza, bo mam zajady. Proszę pana, ostre przemówienie premiera o embargo, ale jak pan Denis Smychal i pani Swirydenko go obsztorcowała, natarła mu uszy, to co? Natychmiast odzyskał poczucie rzeczywistości. Tam dał do zrozumienia, że Polska nadal jest sługą narodu ukraińskiego, że został źle zrozumiany, że tam tranzyt po staremu jest nieograniczony. No to jasne, że pan premier to robi. Trąbtadrackie wygłasza przemówienia, natomiast podpisał dekarbonizację Polski, podpisał zgodę na mechanizm warunkujący. Liczy się nie to, co tam trzaska dziobem na wiecach nasz Pinokio, tylko liczy się to, co naprawdę robi. Pan nie zauważa różnicy? A pan Jasina, no to pan Jasina rzeczywiście tutaj prawdopodobnie naczelnik państwa mu kazał tam wygłosić takie życzenia. No i z czym się to skończyło? Ambasador z Warycz powiedział, że oczekiwanie od tego, że Ukraina albo prezydent Zełenski coś zrobi, to jest niedopuszczalne.
A pan Jasina co? Stracił posadę, wyleciał z posady jak z procy. No i co to niby ma podważać moją teorię spiskową? Panie Warszawski, trochę więcej spostrzegawczości. Bo widzę, że pan bierze pozory za rzeczywistość. To jest bardzo niebezpieczne, bo to wie pan, potem może być za późno, jak już będzie, że tak powiem, godzina prawdy. Skoczy mig. Szanowny panie Stanisławie, dzisiaj dwa pytania. Jedno przyziemne, a drugie do kontemplacji. Pierwsze, co mógł powiedzieć Kissinger do Xi Jinpinga na ostatniej wizycie w Chinach? No, myślę, że nie wiem, co mu powiedział. Myślę, że przekazał mu jakieś posłanie sekretne od prezydenta Bidena. Ale jakie to posłanie? No to się zorientujemy zarówno po reakcjach chińskich, jak i po rozwoju wydarzeń. I pytanie drugie. Czy ciągłe dążenia do centralizacji, globalizacji, ujednolicenia i cenzury nie są oznaką naszego nieuchronnego losu, czyli komunizmu totalnego? Jesteśmy organizmami wielokomórkowymi, gdzie każda jednostka musi działać wyłącznie dla dobra wyższego. Każdy wolny rodnik musi być bezwzględnie likwidowany. Większe organizacje rebeliantów, czyli struktury rakowe, są szczególnie szkodliwe, trudne do usunięcia i wymagają dużego poświęcenia w walce. Być może te same mechanizmy ostatecznie muszą mieć zastosowanie w organizowaniu społeczeństwa i w efekcie starania o indywidualną wolność trafiają na tak ogromny opór. Dziękuję i życzę zdrowia i jak zawsze dobrego samopoczucia. No, to wie pan, ja od lat mówię, że przez Amerykę Północną i Europę przewala się w pełnym natarciu rewolucja komunistyczna. To, o czym pan tu pisze, to są tylko zewnętrzne znamiona tej rewolucji. Jeszcze inne, tam jeszcze gorsze, to tam te wszystkie, całe ujawnienie się proletariatu zastępczego i tak dalej, walka z prawdą na całej linii. To jest wszystko rewolucja komunistyczna, tyle tylko, że prowadzona według innej strategii niż ta wcześniejsza, czyli strategii bolszewickiej. Także no, jest wszystko przebiega zgodnie z planem. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Czy się uchronimy od tego losu? No to nie wiem, zobaczymy. Ja jeszcze może zdążę się uchronić, dlatego że no dużo tam czasu mi nie zostało. Natomiast pan, nie wiem w jakim jest pan wieku, to pan może już, że tak powiem, doznać tej recydywy. Pan Darek Osóbka. Panie Stanisławie, co robić? Czy już tylko kombinowanie od pierwszego do pierwszego dla sobotniego grilla przypalonej kaszanki, paru puszek czegoś nazywanego piwem i otumaniającego disco polo? Wciąż marzy się Polska, a nawet scenariusz chiliński. Nie ma już kim i nie ma prawie dla kogo. Dobrze głosować wybory, a czy ktoś w ogóle liczy te głosy? A nawet jeżeli naiwnie liczą, to czy odpowiednie służby podają prawdziwe wyniki? Czy jest jakaś zaufana siła, instytucja, która to kontroluje? Jesteśmy zniewoleni demokratyzmem. Co robić? No, mamy dwa wyjścia, proszę pana, panie Darku. Mamy dwa wyjścia. Jedno bardzo proste, powiesić się. A drugie to próbować, wie pan, coś robić. No, co tam, co dyktuje panu rozsądek i sumienie. Jeżeli panu się marzy wciąż Polska, to trzeba coś robić. A jak pan uważa, że już nie można niczego zrobić, to trzeba się powiesić. No po co kontynuować to życie? Nie ma żadnego powodu. Tam grill co sobotę, to piwo, kaszanka, no szajs po prostu. Lepiej, wie pan, zejść z tego świata, póki jeszcze czas i tyle. Pan Mario Tadeo. Witam, panie Stanisławie.
Jak powinien się zachować przeciętny pana słuchacz, normalny chłop, w świetle nadchodzących wydarzeń, możliwość pójścia na wojnę? Pierwsze, szykować się na śmierć, szukać wyjścia na przeżycie siebie i swojej rodziny. Pozdrawiam 100 lat, zdrowiu, żeby nie bolało, życzę, pozdrawiam MTB. Proszę pana, no normalny chłop. Jak pan sobie wyobraża, że normalny chłop, w ogóle normalna baba, miałyby jakiś wybór, jakbyśmy tutaj dostali rozkaz pójścia na wojnę? Nie mielibyśmy żadnego wyboru, ani normalny. No, jedyny wybór to by było tam symulować nienormalnego chłopa. To wtedy by pan trafił do psychiatryka i może by się pan uchował. Natomiast innej możliwości to nie widzę. Ewentualnie, no nie wiem, uciąć sobie siekierą rękę albo nogę, no to wtedy by pan do wojska już nie poszedł, ale to wie pan, bez nogi i bez ręki. No a dlaczego szykować się na śmierć? Dlaczego szykować się na śmierć? Jakby pan powiedział żołnierzowi na przykład Wehrmachtu, który tam 21 czerwca 1941 roku przekraczał granicę Związku Sowieckiego, że ma szykować się na śmierć, to by pana zastrzelił na miejscu. To żołnierz się nie szykuje na śmierć. Żołnierz liczy na to, że przeżyje i niektórym się to udaje. Pan Mikołaj Matuszczak, witam. Po pierwsze, chciałbym odnieść się do mojego wcześniejszego pytania o ochronę mózgu przed wpływem reklam. Pana odpowiedź, nie oglądać reklam, wydała mi się zbyt powierzchowna, żeby nie powiedzieć naiwna. No bo co zrobić z reklamami, które atakują nas z billboardów, megafonów, internetu, a na które nie mamy wpływu? No, jak z internetu, to mamy wpływ, wyłączyć internet i tyle, albo przejść na inny tam kanał i to jak to nie mamy wpływu? Billboardów można też nie oglądać, megafonów słuchać jednym uchem, drugim wypuszczać. No, może właściwie byłoby zapytać, jak leczyć się z nieuniknionego wpływu takich treści, jak dobrze rozpoznawać te myśli, które zostały w nas podstępnie zaindukowane przez reklamy. Proszę pana, ja myślę, że niech pan tak nie kombinuje. Niech pan tak za głęboko nie kombinuje. Niech pan się zadowoli niedoskonałymi receptami, ale za to bezpieczniejszymi. Bo wie pan, bo to może się powtórzyć taka sytuacja. Kiedyś znajomy psychiatra mi opowiadał, że miał pacjenta, który bardzo poważnie potraktował statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Otóż był kandydatem do partii. No i tam w statucie było napisane, że organizacja partyjna obserwuje tego kandydata. No i on tak się tym przejął, że dostał manii prześladowczej, no i wylądował w psychiatryku. Także niech pan zbyt głęboko tam nie sięga, bo lepiej, proszę pana, będzie pan musiał się leczyć wtedy, no ale to wie pan, elektrowstrząsy to nic przyjemnego. Albo te lodowate prysznice. Drugie pytanie. Do tego pytania zainspirowała mnie lektura relacji z wyprawy na Spitsbergen w krainie białych niedźwiedzi Jana Józefa Szczepańskiego, o którym zdaje się ma pan zdanie nie najgorsze. Ciekawi mnie, gdyby pan mógł zupełnie swobodnie decydować, jakie wybrałby pan miejsce na spędzenie czasu odosobnienia. Biegun, pustynia, bezludna, egzotyczna wyspa, inna planeta. Jak długo by ono trwało i co pan sądzi o tego typu doświadczeniach? No nie mam tego typu doświadczeń, w związku z tym ci pustelnicy to wyruszali na pustynię. Natomiast no, tam jeden był taki jegomość, niejaki Selkirk,
To był żeglarz angielski, którego postać potem zainspirowała Daniela Defoe do napisania przypadków Robinsona Crusoe. No to on spędził kilka lat na bezludnej wyspie i tam zdziczał dosyć gruntownie. Więc nie wiem, czy tego typu. Ja, jeśli już miałbym rzeczywiście miejsce odosobnione jakieś, no to najlepiej w więzieniu. Najlepiej w więzieniu, bo tam przynajmniej jest jakieś towarzystwo. Można stukać przez ścianę i tak dalej. A nawet jak się siedzi samemu, ale przeważnie się nie siedzi samemu. Ja zresztą już raz byłem, także to nie jest takie najgorsze doświadczenie. A człowiek jest odosobniony. I trzecie. Czytałem ostatnio o Gonzalo Guerrero, hiszpańskim żołnierzu, który w początkach podboju Nowego Świata przeszedł na stronę Majów i został ich kacykiem. Od razu przypomnieli mi się Polacy na Santo Domingo czy konradowski Kurz. Ciekawi mnie, co pan sądzi o motywach osób przechodzących na stronę wroga i czy zawsze jest to godna potępienia zdrada. No jak zostaje kacykiem, to nie jest to zdrada, bo to potem może oddać nieocenione usługi własnej ojczyźnie, ale jak nie zostaje kacykiem, tylko zostaje tam, nie wiem, dywersantem, czy szpiegiem, czy jakimś popychadłem, no to jest to zdrada godna potępienia. I tą uwagą kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.